Trącę pytania Adyta hołdyńska witam państwa to jest telewizja w Polsce.pl goście w naszym studiu niezmiennie Kamila Baranowska i Tadeusz Płużański witam raz jeszcze i rozmawiamy drodzy państwo o tych trudnych napiętych relacjach między Polską a Izraelem padł taki pomysł pojawił się w mediach w Polsce o tym, by kogo innego wysłać, skoro Andrzej Duda nie chce polecieć do Izraela w 75. rocznicę wyzwolenia obozu Auschwitz-Birkenau 23 stycznia i miałby to być były prezydent Polski, Lech Wałęsa. Co on by tam powiedział? Jak już wiadomo, bo udzieliłem wywiadu dziennikarzom Monetu, którzy właśnie na ten pomysł wpadli, chętnie pojechałby, gdyby było takie zaproszenie, czy rzeczywiście wyjaśniłby sytuację. Ja generalnie wolałabym chyba w, w, nie sprawdzać, co Lech Wałęsa miałby do powiedzenia, ponieważ jest on wiele, wiele razy udowodnił, że jest całkowicie nieobliczalny w tego typu wystąpieniach publicznych, a zwłaszcza nieobliczalny wobec ludzi, którzy pokładają w nim jakieś nadzieje. No, przekonała się o tym bardzo boleśnie. Swego czasu platforma obywatelska która zaprosiła go na swoją konwencję wyborczą no i tam chyba trochę wypadło to nie tak jak miało wypaść i bardzo później wszyscy żałowali tego zaproszenia więc no, no obraźliwe słowa w tym... o świętej pamięci Kornelu Morawieckiego który tak. kilka dni wcześniej zmarł Dokładnie tak, więc było to bardzo niesmaczne, było to w złym tonie, było to bardzo niewłaściwe i nie na miejscu. E, więc więc nie wiem jaki byłby sens wysyłania ale Wałęsy i nie wiem czy rzeczywiście on ma aż taką dużą moc oddziaływania jak się niektórym w Polsce wydaje że tutaj rozwiązałby wszystkie nasze problemy no nie czarujmy no jest się uważany jako autorytet w świecie od relacji międzynarodowych nie tak mówi, się, nie czarujmy się że tutaj chodzi tylko i wyłącznie o kwestie wizerunkowe no, jeśli chodzi o te napięte relacje. Y, Polsko-izraelskie, ale też polsko-rosyjskie, no to to jest twarda polityka, to są twarde interesy, a, a nie kwestie wizerunkowe, że pojedzie ta czy jedna osoba, powie trzy słowa i wszyscy padną na kolana, no to tak nie działa. Charles I dziwi się, i nie że, nie że są dziennikarze w Polsce, którzy uważają inaczej, że to są właśnie tego typu gesty, i wystarczy mamy to jak to. No, jeden z dziennikarzy napisał na Twitterze. Tak. No to jest oczywiście naiwność polityczna, w, no, ale W, co tuła w Jerozolimie? T, co myślę, że, myślę że, że mógł powiedzieć parę ciekawych rzeczy. na, przykład, jak? na przykład, o sobie pewnie. Tak, ale właśnie, że to no, moglibyśmy się dowiedzieć, że to. Że ja to, mówiłem, że ja to, apelowałem, a, uważajcie na no, ten Izrael. Tak? Ja bym poszedł jeszcze dalej, że to on mógłby powiedzieć, że właśnie um, się w, pe, pewnego dnia 40 roku to on na ochotnika poszedł do Auschwitz, żeby no. właśnie zbadać <laughs> sytuację, że tam 2,5 roku ponad przebywał i to on właśnie... A Ani Witold Pilecki, nawet nie Józef Cyrankiewicz stworzył ruch oporu, że on potem podjął braworową ucieczkę, prawda? Że to wszystko on, tak? no, sama ma, ma tego typu ciągotki, więc mógłby powiedzieć zarówno coś, nie wiem, obraźliwego na Polskę, ale też mógłby coś powiedzieć obraźliwego na stronę izraelską. No więc no, to jest zawodnik całkowicie nieprzewidywalny zgoda, i, i ja bym się bał takiej wizyty w Wodza otła tam w Wiatwaszem. No ta to... i na solidarności legenda no, nie laureat dla redaktor, nagrody też. Nobla no tak ale rzeczywiście jest uważany no, jak się okazuje przez pewne środowiska nadal za takiego który w świecie byłby poważany który byłby lepszy wręcz od prezydenta obecnie urzędującego czyli znaczy, ja bym ja, ja powiedział tak że generalnie dobrze by było gdybyśmy mieli taką osobę w postaci właśnie e, chociażby Lecha Wałęsy który cieszy się pewną rozpoznawalnością bo to jest bardzo ważne i popularnością na świecie i który wy Wykorzystywałby tę swoją popularność i rozpoznawalność w interesie Polski właśnie w sytuacjach kryzysowych czy kryzysów wizerunkowych bo to jest zawsze takie miękkie e, miękkie działanie które na pewno by nie zaszkodziło gdyby e, gdyby dało się to jakoś zgrabnie przeprowadzić we współpracy z, w z władzami w interesie Polski i tak dalej ale w sytuacji kiedy Lech Wałęsa działa tylko i wyłącznie we własnym interesie i jest tak totalnie nieobliczalny i nieprzewidywalny no mówię niosłoby to ze sobą dużo więcej ryzyka niż, e, e, niż pożytku jeśli chodzi o polską rację stanu mówiąc tak już całkiem ja można, już jeszcze się temacie, można jeszcze w tym temacie można jeszcze w tym temacie dobrze do powiedzieć, że taką rolę powinny powinni odgrywać się byli prezydenci. No, niestety, niestety, mamy z tym w Polsce duży problem. Jaruzelski nawet jakby żył to to myślę, że nie najlepiej reprezentowałby nasz kraj podczas tego typu obchodów. Aleksander Kwaśniewski mógłby się upić przy drzewkach w Jadwaszem i byłoby nie, to też ma nietolerancję dosyć na około, straszne. By Jedyną osobą, Bronisław która by godnie to zrobiła to byłby Lech Kaczyński, niestety, niestety już go nie ma. No Bronisław Komorowski też by mógłby wejść na jakieś krzesło i wołać, prawda, widzieć szogunów naokoło, Burzański bardzo okrutnie, natomiast oddajmy głos w takim razie Lechowi Wałęsie, jest wywiad właśnie w Onecie, no i tam były prezydent mówi, Gdybym mnie zaproszono, to jak najszybciej poleciałbym do Jerozolimy, ponieważ trzeba szybko zażegnać kolejny kryzys, który stworzyła ta ekipa rządząca, były prezydent uważa, że należy spotkać się w jak najszerszym gronie, również z prezydentem Rosji Władimirem Putinem, by wspólnie się zastanowić na jakich fundamentach chcemy budować nową wizję Europy. W ten sposób zrobiłbym dobrą robotę dla Polski. Różnica polega jednak na tym, że ja miałbym tam zupełnie inne zadania niż Duda. Prezydent podkreślił, że jego decyzja, aby nie jechać na to wydarzenie, wynika z faktu, że organizatorzy zrezygnowali z wystąpienia prezydenta państwa, z którego pochodzili obywatele. Którzy byli większością ofiar Holokaustu. Wałęsa, Wałęsa, odnosząc się do tej sprawy, stwierdził, że po tym, jak Putina nie zaproszono na obchody 75. rocznicy wyzwolenia obozu do Oświęcimia, należało się spodziewać, że Duda nie będzie miał prawa głosu w Izraelu. Taki był właśnie plan Putina, ponieważ teraz bez żadnych oporów może przekonać innych w Jerozolimie do swojej narracji i jemu to się uda. Pamiętajmy, mówi Wałęsa dalej, że Putin robi interesy dla Rosji, a niestety nasz rząd, nasz prezydent, nie nie robią interesów dla Polaków. Znaczy przede wszystkim nie wydaje mi się, by, by Władimir Putin mógł wszystkich tak łatwo przekonać do własnej wizji historii, jaką te wizję historii ma to już to już wiemy. I jak bardzo nie potrafi przekonać do niej innych, też już widzieliśmy po tych jego grudniowych ostatnich wypowiedziach, kiedy bardzo wielu przywódców. Światowych zareagowało na te słowa w sposób, w, w sposób prawidłowy czyli z oburzeniem i i z mhm. prostowaniem tych słów więc, ale jak więc Wałęsa? nie widzę powodu żeby żeby teraz miało być inaczej że nagle wszyscy kupią te wersje historii Aha. jeszcze jeden cytat prezydent Duda zdaniem Wałęsy nie ma pojęcia ani o prezydenturze ani o rządzeniu dzisiejszym światem nie to już jest jaka, to, to już jest czysta polityka ale jeszcze jedna, jedna rzecz bo chyba nie jest do końca prawdą to co mówi Lech Wałęsa, że, wypro, zaproszenie do strony nie zostało wystosowane. Zdaje się, że, za, że zaproszenia zostały wystosowane wszędzie, a to, jakby kto na jakim szczeblu będzie y, zostanie wysłany mhm. na te obchody do Polski, to już jest decyzja poszczególnych krajów czy poszczególnych ambasad. Nie wiem, jakim to się to czy trybem, ale te zaproszenia zdaje się do strony rosyjskiej też zostały wysłane. Trudno poważnie podchodzić do słów Lecha Wałęsy. Tyle nonsensów w jednym miejscu, no to to trzeba być właśnie wodzem otuła, żeby takie rzeczy wygadywać. Lech Wałęsa dawno miał szansę, żeby już zamilknąć. Niestety nie korzysta z tego przywileju do dzisiaj. No, naprawdę trudno się do tego odnosić. Natomiast, natomiast wydaje mi się, że. że no, pomysły że, że on by mógł tutaj być jakimś negocjatorem prawda, jeszcze między Putinem a, a a prawda z nie wiem przedstawicielem Ameryki Niemiec Wielkiej Brytanii Francji no, no to są to są jakieś jakieś niepoważne zupełnie Rzeczy. I w, no, pan prezydent myli się również przede wszystkim w tym punkcie, może powiem tak, e, uważając ten konflikt za winę PiSu, mm. prawda? Tak samo słyszeliśmy głosy bardzo podobne z, z ust ja wino, przedstawicieli opozycji że, że to, co powiedział Putin, jest winą PiSu, prawda? Aha. Szkoda, że nie doszło jeszcze do tego, że, że konflikt na Bliskim Wschodzie jest winą PiSu, prawda? To, że to, że hmm. Trump kazał zlikwidować generała, to też może jest wina Polska. Polska to ten mały kraj w Europie, Is, idziemy który do błędu, przeciwko. a do błędu można powiedzieć. I, i, i Nowołęsa się wpisuje właśnie w ten, mm -hmm. w ten krzyk opozycji, że wszystko, niezależnie od tego, co by się stało, jest winą. Pisu, nawet jeżeli są jakieś pozytywy, to trzeba to przekuć mm -hmm. oczywiście w klęskę. oczywiście tak. to, mm -hmm. to, to w ogóle jest ciekawe zjawisko, które gdzieś tam powstało też wśród komentatorów w Polsce, czyli przychylanie się do, do wersji. Yy, z drugiej strony, tej, która jest przeciwko Pisowi, nawet wbrew interesowi własnego własnego kraju. To, prawda, to jest, do... to jest jednak bardzo, bardzo niepokojące zjawisko, bardzo niedobre, dlatego tym bardziej trzeba docenić takie gesty, które miały miejsce w polskim sejmie, gdzie rzeczywiście wszyscy um, wszyscy parlamentarzyści zgodzili się do tego, że, że, że słowa Putina są niedopuszczalne i jego zachowanie w tej kwestii polityki historycznej, również za wyjątkiem oczywiście posła Janusza Korwin-Mikkego, który uznał, że to chłodpa i nie będzie wstawał I ostentacyjnie usiadł. No właśnie, I ale generalnie tego typu Wódzpa gesty polityczna. nawet nawet jeśli są do, dosyć symboliczne, należy docenić bo głosów mówiących o tym że to jest właśnie wina Andrzeja Dudy polskiej dyplomacji i tak dalej, że nie udało się osiągnąć w Izraelu tego, że, że prezydent Duda przemówi, że to jest wszystko wina naszej polityki a nie wina po prostu interesów biznesowych Władimira Putina i organizatora tych obchodów, jakby gdzieś, gdzieś schodziło na dalszy plan. Jeszcze słówko o Putinie w takim razie. Myślę, że on rozwinie skrzydła tak, tak w pełni. To jeszcze nie koniec. To jeszcze nie koniec, właśnie że, to, że to, nie będzie, nie, to nie będzie. To nie będzie Jadwaszem, to na pewno będą obchody 75 rocznicy końca wojny. On tam będzie chciał znowu przedstawić siebie i Rosję jako wyzwolicieli gołąbki pokoju, a Polska będzie właśnie tym. Tym czarnym ludem, który od początku był po stronie Spiskował, ciemnej z Niemcami, z Niemcami może był nawet właśnie jakiś, jakiś pakt. I to żebyśmy byli na to wcześniej przygotowani, prawda? Tak. Też, jeśli chodzi o taką ofensywę medialno-wizerunkowo-polityczną. No właśnie, żeby ten nasz głos przebijał się i też wyprzedzał ruchy tych, którzy mówią inaczej, zakłamując polską historię. Dlaczego to robią? O tym jeszcze porozmawiamy w kolejnym punkcie programu. Ale rzeczywiście był taki moment, Moment, kiedy, kiedy większość powiedziała, no ale dlaczego to rząd prawa i sprawiedliwości postąpił w taki, a nie inny sposób, sprowokował stronę izraelską do tego, by w ten sposób mocno ostro zareagowała i była to ustawa o Instytucie Pamięci Narodowej i były to zapisy karne. Mówiące o tym, że należałoby karać za powtarzanie kłamliwej narracji o polskich obozach zagłady. Czy rzeczywiście myśmy trochę wybiegli w przód za mocno wtedy? No, wydaje mi się, że nie, że jednak że jednak w swoim, w swoim założeniu ta ustawa była właściwa, była bardzo potrzebna. Diabeł i błąd tkwił w szczegółach, tak? No, po prostu źle ją napisano. Mhm natomiast założenie było jak najbardziej słuszne każde państwo, walczy z kłamstwami historycznymi, niektóre państwa nawet te które są no, wyjątkowo, to znaczy, źle zapisano, atakowane i to nie powinna powinna być odpowiedzieć, karna? Myślę, że powinna to być odpowiedzialność karna to tylko to to, no, nie napisał. będziemy wchodzić teraz w szczegóły mhm. bo tam to było znaczy to, to, dużo by rozmawiać tak ale tam było kilka kilka różnych kategorii, które należy na przykład ścigać i, i podane sposoby, mm -hmm. w jaki to trzeba robić, była niedopracowana. Myślę, że błędem było wycofanie się w ogóle z tej idei. Należało, jak sądzę, tę ustawę jakże potrzebną, konieczną po prostu znowelizować w takim kształcie, w którym, w którym byłaby ona rzeczywiście określałaby precyzyjnie, co, jakie kategorie są, są karane, a jakie, a jakie można tylko potępić. Ja uważam, że z perspektywy czasu jednak, w ogóle podejmowanie tego tematu było błędem. Jeśli jeśli nie było odpowiednio przygotowanego podłoża, też dyplomatyczno-politycznego, do tego typu ruchów, nie należało ich podejmować, bo skończyło się po prostu totalną kompromitacją, wycofaniem się ze wszystkiego i, i szkodami, które będziemy odpracowywać w tych relacjach dwustronnych jeszcze przez wiele, wiele lat i które będą układły się na tych relacjach pewnym cieniem. Więc, więc oczywiście, mądry Polak po szkodzie, czyli wiemy o tym wszystkim z perspektywy czasu, ale od polityków jednak i dyplomatów zwłaszcza wymagałabym, aby byli w stanie przewidywać jednak konsekwencje swoich ruchów, więc jeśli jej nie przedysku przedyskutowali, jeśli czuli, że może być opór i to gigantyczny i niezrozumienie drugiej strony naszych intencji, to trzeba było być może to odłożyć, być może przemyśleć, być może w innym kształcie, spróbować to zrobić, a być może całkiem zaniechać. Były minister spraw zagranicznych Witold Waszczykowski mówił zresztą w tym studiu swego czasu w telewizji w Polsce.pl, że takie sygnały były i docierały właśnie do Ministerstwa Spraw Zagranicznych. Były informacje o tym ogromnym sprzeciwie środowisk organizacji żydowskich co do tego rodzaju zapisów. W ustawie być może po prostu nie zorientowano się, że ten opór będzie. Będzie tak duży, no jak to odbierać, jak czytać? Znaczy, ty, tu się zgod zgodzę z panią redaktor. Rzeczywiście, e, znaczy, pozostając przy swoim zdaniu, że, że, że taka ustawa generalnie jest potrzebna, należało zrobić dobre rozpoznanie, porozmawiać no, z tymi. W, nadal w, swoich praw w, trzeba domagać się w sądzie. To zostało, jak jest. Y, trzeba było porozmawiać się z, z tymi podmiotami, z tymi państwami, które mogłyby się poczuć zagrożone taką ustawą. Tego, jak jak słyszymy, nie było. Mm. Nie było te przy, by, by przygotowanej. Przygotowanego gruntu dyplomatycznego i rzeczywiście no, skończyło, się, skończyło się katastrofą. Nie dość, że nic nie uzyskaliśmy, no to jeszcze to, to jeszcze nie wprowadzono konkretnych przepisów, no to jeszcze oberwaliśmy. W związku z tymi rzeczywiście skutki do, do dzisiaj niestety zbieramy. Przy, przy czym pytanie, czy rzeczywiście jest tak, że należy łączyć tamto wydarzenie z tym, co się dzieje mhm. dzisiaj? Bo. Ja nie jestem pewna, czy to jest bezpośrednie przełożenie, bo oczywiście jest taka to jest naturalna interpretacja, że to jest jakaś kwestia zemsty i tak dalej. Przy czym ja cały czas podkreślam, to jest jednak dosyć specyficzna impreza organizowana przez prywatnego człowieka, mm -hmm. a nie przez, przez władze państwa Izrael. Więc ja bym to jednak mimo wszystko trochę rozróżniła. O tym, dlaczego Izrael zakłamuje nadal polską historię, za chwilę porozmawiamy jeszcze z publicystami.